co Napoleon nam obiecał. On nam nie obiecał Polski. On nam obiecał, że o tą Polskę przy nim będziemy mogli walczyć i walczyliśmy pięknie. Mhm. I myślę, że to jest naprawdę wspaniała historia tego XIX wieku, bo zawsze nam się kojarzy, że wtedy w Polsce to nic nie było, były tylko te dwa nieudane powstania, które też tam się moim zdaniem niesłusznie krytykuje. Była kwestia uwłaszczenia chłopów i tak właściwie żadnych takich perspektyw nie było, że ten XIX wiek to jest taki marazm. Nieprawda. Wtedy rzeczywiście ten XIX wiek Polacy już rozpoczynają z takim przytupem.